witajcie w kolejnym odcinku z Don't Starve. Tak jak skończyliśmy ostatni odcinek w cave'ach, tak teraz zaczynamy. Z tego co pamiętam, tutaj niedobrze się robiło, bo tak spada nam sanity. I kończy nam się, tak, kończą nam się nasze gogle. I nie wiem jak je naładować. Ale coś wymyślimy. Mamy jeszcze czapkę, więc nie jest tak źle. Będziemy tu pozwiedzaliśmy, tak? Będziemy zwiedzać, szukać zejścia do ruin, tak jak mówiłam. Mam nadzieję, że to się wydarzy już wkrótce. Aha, ja czekam aż nadejdzie dzień. Bardzo inteligentnie, bardzo inteligentnie. Zjemy sobie trochę. Wrobnisko mamy. Aha, bo musieliśmy wyschnąć. Dobra, i lecimy dalej. O, 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 tu jakieś przejście. Czyżby? Czy ślepy? A, ślepy zaułek. Dobra. W ruinach, z ruin, ja myślę, że ja bardzo szybko sam ucieknę, bo... tam jest strasznie. Ale możemy sobie tutaj... O, znowu nastał dzień u góry. Z czym wy się bijecie tutaj? Ja nie sobie wezmę pajęczynkę. Darmowa pajęczynka zawsze. Idź mi, ty. Ciebie też zabiję, jak chcesz. Ciebie? Nie ma problemu. Nie ma problemu. O kurczę, trzeci poziom, ja chcę to zabić. Patrzcie, jeszcze jedna broń. No chodź, no chodź, no chodź. Taki cwanik jesteś? Ja muszę to zbić, bo nie mam zamiaru tutaj królowej pajęczej królowej przytulić. Pod ziemią. No jeszcze ty się wpakowałeś. Jak to nasza zbroja? 82. Nie będziemy mieli mięska zbierać. Czy my tu mamy czegoś za dużo? Te listki. To się przyda, wszystko do leczenia się przyda. O, to sobie rozbijamy. To będziemy mieli pełny stak pajęczyny. No nie, jeszcze pajęczyna. Fu, trzęsienie ziemi. Dobra, muszę tutaj wyjść, gdzie jest tak troszeczkę oświetlone. Żeby nic mi na głowę nie spadło. Mogłoby spaść coś fajnego. O, na przykład złoto, dziękuję. Pajęczyna. O, tam jest kolejny, cholercia. Dobra, zasadzimy tutaj może pierwszy poziom. Dobra, ten drugi niech sobie na razie tutaj zostanie. Tam jest trzeci znowu, no nie. Spadajcie, pająki. Królik. O, już jest trzeci. Świetnie. Chodź, muszę was zbić. A ja zapomniałam, że na bagnach jesteśmy, jak jakieś macki mogą być. Miejmy nadzieję, że nie ma. Jeszcze więcej was, chodźcie. Au. Mięska nie chcemy. No jeszcze. Aha, niepotrzebnie uderzyłam przy tym, teraz wyszedł żółty. Ale my jesteśmy silni i dzielni i sobie poradzimy. Czemu dwa żółte? Może pajęczki sobie zasadzimy u góry. Tak, zasadzimy sobie je u góry, żeby mieć dostęp do pajęczyny. O! I mamy pajęczyny za dużo. No tego to bym się nie spodziewa. Mamy coś głupiego, co możemy wyrzucić. W sumie po co nam to, jak mamy 7 tych? Ja chcę drugi stack. Tak, i trzeba zaraz znaleźć jakieś te... kulki do wyładowania. O, chyba świetlików nie wzięłam. No, oczywiście, że nie wzięłam. No i tu też jest ślepy zaułek. Jeden. Nie mogę mówić. Pójdziemy sobie tutaj. Jaskinie są straszne.
podnieś. Dobrze. Nasze sanity na razie nie idzie tak tragicznie w dół. Najbardziej się zawsze obawiam tego sanity pod ziemią, bo... No tutaj cały czas leci w dół i nie ma tego jakoś jak zatrzymać. Czy tu będzie coś ciekawego, czy znowu będzie głupia głupota? Aha. Cóż za zaskoczenie. Kurczę, to było fajniejsze. Jak to można doładować? Kretem? Czekaj, co się robi? Aha! Tą niebieską taką z robaka, tak? Ej, to gdzie mamy iść? Tutaj już nie ma nigdzie za bardzo. Dobra, tu zjedziemy jeszcze w dół. Ja nie wiem, jak oni to robią, że człowiek zawsze wchodzi do tej jaskini i szuka tych ruin i zawsze znajdzie prawie już na samym końcu przeszukania całych jaskiń. One się chyba naprawdę, te ruiny pokazują na złość dopiero jak się odsłoni 90% mapy, to nagle się pojawiają w malutkim odcineczku nieodsłoniętym. Ja mam takie wrażenie. Zjemy sobie. Dobrze, że nam podnosi sanity 15, także... Na razie jesteśmy zdrowi psychicznie. A patrzcie, no. Jaka bzdura. Bzdura nad bzdurami. Tutaj? Coś będzie? I zaklinowaliśmy swój gruby tyłek. No tutaj, jakieś przejście, takie wąziutkie. Gdzieś do fajnego miejsca. No musi tu coś... Dziękuję. Chamstwo. Ja muszę teraz zobaczyć, gdzie mam iść, bo już teraz skupiałam. Tu możemy kawałek ewentualnie tutaj jeszcze. A gdzie jest nasze wyjście? Tu, o. No dobra. Tu będziemy tak wracać tam. Bierzemy kamyczka. A co? Tu zajrzymy do tych pająków, myślę, tak trochę z boku. Wysuszymy się. Wow, ale jeszcze nie. Teraz się wysuszymy. Tak szybko. A gdzie mamy moje drewno? Czy my nie mamy drewna? Serio? Ja nie wierzę, nie? Jak to tak można? Dobrze, już jesteśmy sushi. Sushi. No, tu możemy sobie drewno nazbierać, ale w sumie. Dobra, chodź. O, ho, ho, ho. Cześć chłopaki! Co u was? Idźcie już do domu. Tak, idźcie już sobie. Jak już powoli was... Ja was powbijam. O nie, 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 nie. Dobra, 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 dobra. Dobra, dobra. Żartowałam. Nie powybijam was. Jeszcze jeden. Au. Jak tam moja zbroja? 29. Tu chciałabym tylko zajrzeć, bo chciałabym spojrzeć, czy ten. Czy tu nie ma przypadkiem zejścia do jaskini, ale widzę, że nie ma. Jest tylko pajęczyny dużo. I pająków. Na razie, chłopaki. Później może kiedyś was przyjdę odwiedzić. Czy tu nie ma żadnego przejścia? No jest przecież takie, ja ominęłam. A, bo było fioletowe. To się zawsze przyda. Czy ona ma go tak widzenie? Au! Wow, au! Nie wykrzy... A czemu się nagle jasno zrobiło? Serio? Nie będziemy marnować. A, jeszcze tam. Patrzcie, patrzcie. Kawałek mapy nie osłonięte. Tu. Oj, nie, bo tutaj już jakaś macka wyłazi.
Au! No patrzcie, no! Ja ślepa jakaś jestem. Znowu pająki! Patrzcie los, no. Dobra. Czyli wiem, widziałam, że tam wychodzi macka. Ale gra się stopuje. Co tu się ich tyle narobił? Matko święta, ile pająków tych jaskiniowych. No to zostaje nam teraz tak. Dół mapy mamy zwiedzony, zostaje nam tylko prawa część mapy i tam musi coś być, bo jak nie, to... No. Nie będę się brzydko wyrażać. Tylko wiecie, że jak ja znajdę runię, to ja sam wychodzę. O! Dzień dobry, a co to? Aha. Czemu tak dziwnie tutaj coś jakiś ten... Takie trochę dziwne. No nie, idziemy w prawo. Tylko... Kurczę, musimy znaleźć więcej tych świecących pierdołek. Albo pójść do domku po świetliki i doładować to. O, o, o. Nie, to nie może... No właśnie. Poszukiwania trwają i jak na razie nam to nie idzie. Cholerne ruiny, no. Ale one muszą tu być gdzieś, prawda? To nie będzie tak, że ja na marne tutaj zbiegnę całą mapę, a się okaże, że ich tutaj nie ma. Nie, no muszą być, muszą. Ja wiem, że muszą. Cześć, kamieniak. Też w sumie jakbym tak się ubezpieczyła w światło i tak dalej i bym nakarmiała kamieniaka, to w sumie jakbym tutaj długo została, to wtedy one by przestały być moimi przyjaciółmi i by nie wyszły za mną na zewnątrz, prawda? Bo ja ich nie chcę na zewnątrz. Brońcie Boże. O, tam są świecące te bulwy. Ale to muszę odsłonić, żeby dwa razy nie łazić w kółko. 26%, kurczę, zdążymy, co? Bo nie mamy tak jakby deski ratunku, no jeszcze mamy 10% tamtego, ale to jest chwila, moment i to zniknie. A nie chcę tego zepsuć. No cholera. Aha. Weź to wyrzuć, bo ja będę chciała miejsce na te... Na kulki. Ile mam? 18%. No dawaj, młoda! Dobra. Bieramy kulki. O, wielka macka. Już jej nie będę atakowała, bo to nie ma sensu. (grym) 90%, super. I się teraz zaopatrzymy jeszcze w te kulki. Zostawimy trochę, żeby wyrosły. A, widzę cię, widzę cię. Dobra, idziemy w dół, bo tu w dół mamy nieodsunięte. Ale słabo to świeci, cholerstwo. Tu będzie przejście? Będzie przejście, będzie przejście. Czyli 19% daje jedna kulka. Albo randomowo, nie wiem, teraz da 19. Ale coś koło tego dawało. Jeny, powiedzcie mi, że tutaj coś znajdziemy. Chociaż to mi wygląda na ślepą uliczkę. Na bank będzie ślepa, ale tam w górę coś pewnie będzie. Ale jaka długa. Dzięki. Ta mapa jest denerwująca. Kończy nam się jedzenie, wiecie? Krec tam! Au! Widzicie, to się dzieje, jak się nie widzi, gdzie się biegnie. Dostaje się po łbie. No, no. No
nic. Serio? Ej, jak tutaj nic nie będzie, to nie mamy już ten. Przecież nie ma... A jak tam się dostać? Tędy pewnie. Dobra, nie panikujmy, zanim nie zobaczymy. Jak zwiedzę całą mapę i się okaże, że nic nie ma, to wtedy będę panikować, co dalej. Dobra, panikuję. Jak się tam dostać? Tędy? Tędy? Jaki bezsens. Na pewno będzie jakieś wąskie przejście, które ja ominęłam. Chodzi nam tu kred. Dziękuję. Nie płacę nam to mięsko. Nie lubię kretów. Dlatego go zabiłam. Kurczę, chyba pierwszy raz w mojej karierze Don't Starve'a będę miała odsłonięte całą jaskinię. Po prostu 100% mapy. Tu jeszcze zajdę. Właśnie, bo tutaj też mogłoby coś być, ale nic nie ma. Ojejej. Kamieniak. Czy jadzie? Nie, nie biorę cię ze sobą. Czekajcie, wiecie co? Jesteśmy koło wyjścia, idziemy zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz, bo stęskniłam się za powierzchnią. Tak, stęskniłam się za powierzchnią. Musimy zużyć tą włócznię. Idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. A jak jest z dniami? Jeżeli jesteśmy później, mamy 53 dzień. A nie pamiętam, w którym weszliśmy. Gdzie jest nasz obóz w ogóle? Tutaj, dobra. Czy jak weszliśmy w 53, to wychodzimy też w 53, mimo że tam długo tam jesteśmy? Ja nie wiem, dobra, lecimy w dół. Grzybek niebieski, ale jesteśmy zdrowi. Kwiatków pełno, mamy wiosnę wspaniałą. O. Tak, trzeba dać świnkom znać, że żyjemy, że dalej będziemy się nimi opiekować. Tu muszę zjeść, bo to zaraz mi się zepsuje. Rozpalimy sobie, jakbyśmy mieli jeszcze czym. W taki właśnie sposób wróciliśmy na chwilę do domku, zrobić tu porządki. Parasolka, mandragora, kupy. Gluty nie mamy. O, tu chwilę mam. Boże, to trzeba przecież... Nie mogę tego spalić. O, czerwonego schowamy. To schowamy. I tu mamy... Mamy co mamy tutaj? Też jakieś pierdoły. Nasz kwiatek, nie wiadomo do czego. O Jezu! Wszystko się zepsuło. No nie wierzę. A tu? Patrzcie normalnie. Chyba dni lecą. O nie, zrobiliśmy... Aha, ona to zje, dobra. Ona to zje. To nie jest tak źle. Mamy 4 kąski. Ale one, patrzcie, się nie wysuszyły, a... Bez sensu. Całkiem bez sensu, ale dobra. Trzeba przesmażyć, żeby trochę lepiej wyglądało. Nie mam mięsa. Serio? To nie są rzeczy do jedzenia. A co zrobię? Co będzie, jak zrobimy coś takiego? Pewnie nic. Cholera, no. Nie mamy mięska. Fajnie, deszcz pada.
czerwone osy latają. Tak, warzyw będziemy mieć pełno, ale... O nie. Dobra, jak to wychodzi, to... Świnka, chcesz jeść? Zobacz. Zrób kupę. Dzięki. Dam jedno mięsko. I trzy te. Dobra, niech to mięso się szybciej suszy. Zobaczcie, mamy zmielizny. Normalnie teraz możemy sadzić do woli. Ej, ja masz to położę. Mam nadzieję, że mi nie zniknie. Tam jeszcze, Boże. Trzeba zrobić trochę porządek w tym obozowisku. Zobaczcie, co tu się dzieje. No piecz się szybciej, bo przecież chcę zobaczyć, co z tego wyjdzie. O właśnie, to dobra. To się przyda. Tylko, że 12 dni. A to też 12. Serio? No to ja wolę to przerobić. Super. Puścinam trochę trzeba, co? Aha, idziemy zasadzić te... pająki. Jezu, ale kwiatków. Super. Będziemy mieli kwiatki. Serio? Ja ci kręcę, no nie wierzę. Nie chcę ciebie bić na tą zasraną roślinkę zauważyć. Nie mam żadnej zbroi na sobie. Patrzcie, ile ten wysypało się wszystko z tym. Tego nie chcę. Patyki sobie nie podniosę, tego mam dużo. Mięsko się przyda. A, surowe te, surowe mówię. Dobra, tu będziecie walczyć z tymi. O. Idź wrzesz precz, pająk, normalnie nie denerwuj mnie. Wylecz się. Oki. Zasadziliśmy. To niech sobie tutaj leży. Sam może chyba się nie zasadzi. Ja tego nie chcę. Dobra, mamy 5 mięsk. Mięsek. Kąsków. Mamy 5 kąsków. O. Przestało padać. Co ja robię? Raz. I raz, dwa, trzy. Tak, i dziękuję bardzo za porady, które mi dajecie w komentarzach. Później, jak będę miała więcej trochę mięska, wiecie, to spróbuję te dwa mięska i jeden miodek, tak? I wypełniacz albo dwa miodki. Mamy bardzo dużo miodu, więc... wiecie, dwa mięska chyba muszą być duże. Musi przekroczyć liczbę właśnie, że dwa duże mięska. Ale zobaczymy, zobaczymy. Jak będę miała więcej mięska, to bardzo chętnie spróbuję. Co my tu jeszcze możemy? To weź wyrzucić do tej lodówki. Albo nie, to. Co z tym? To też pewnie możemy upichcić jako tam jakieś pierdołka. Może jako duże mięsko? Pewnie jako jakieś niedobre mięsko. Czym by tu napalić? No co, patykami? Mamy dużo patyków, a drewna nie mamy.
44. Dobrze, uszyjemy, mówię. Doładujemy sobie troszeczkę parasolkę jeszcze. Mamy tak, 100%. Mamy bronię, mamy to. Aha, i nie włożyłam do gotowania, dobra. Albo wiecie, co to włożę? Nie mogę tego włożyć, patrzcie. Zobaczymy tak, jakby co wyjdzie. Były dwa duże mięska, bo potworne mięso się liczy jako 1,5 mięsa. Duże mięso też się liczy jako 1,5, małe się liczy jako pół. Tak, bodajże. Także potworne się liczy na pewno jako 1,5, a małe jako pół. Trzeba ogarnąć ten obóz. Okidoki. Jesteśmy głodni, ale coś takiego by się nam przydało. Żeby nie marnować. O, przecież mamy. Patrzcie, mieliście rację, super. Normalnie. Tak, tylko że to ma 13 dni, a jajka na bekonie bodajże mają więcej, wiecie. Ale nie szkodzi, to daje nam 30 życia, to będzie super do leczenia i 75, czyli tyle samo co jajka na bekonie. To ma 12, dobra. Bo ja jajka na bekonie lubię właśnie dlatego, że one mają większą datę. Po prostu, wiecie, żeby ją zjeść. A takie mogę? Też nie. No dobra, to sobie to po prostu zjedz. Tylko, że tak, jak zrobię teraz to mięsko i to mięsko, to nam nie wyjdzie, bo to jest małe mięsko. Ale mogę spróbować, wiecie? Spróbujemy jeszcze. Bo jeżeli wyjdzie, to będzie super sprawa i się okaże w ogóle, że lamiłam strasznie. Ale ja już chyba tak kiedyś robiłam. Właśnie, zwykłe małe mięsko i potworne i wychodziły mi te nuggetsy. Mamy trzy małe kąski. I nie mamy... Aha, te mamy, żeby ususzyć. No to ususzymy, żeby się nie psuło. Dobra, super, spadaj. I drzewka mieliśmy ściąć, jeszcze zetniemy drzewka i... W sumie mogłam to zrobić poza nagraniem, bo to takie ścinanie jest nudne, ale wiecie co, może się zdarzyć, że wyjdzie mi tu drzewiec i ja będę z nim walczyć. I chciałabym, żebyście to zobaczyli. Też wydaje mi się, że... Ile mam tego drzewa? 3. To wolałabym jednak troszeczkę jeszcze pościnać. No do jaskini wracamy. Wracamy do jaskini na pewno w następnym odcinku. Oj, już myślałam, że drzewie zlezie. Dobrze, to ja się z wami, kochani, będę żegnać. Ja sobie dodatnę tutaj te drzewka, a... Jeżeli wyjdzie mi jakikolwiek tutaj drzewiec, to na pewno to zacznę nagrywać, żeby wam pokazać. I tak, następny odcinek zaczniemy, jeżeli się oczywiście tutaj nic nie wydarzy, to następny odcinek myślę, że zaczniemy w jaskini. Przy samym wejściu. Także dziękuję wszystkim za obejrzenie. Oceniajcie, komentujcie dalej, żeby dać mi znać, czy wam się podoba. I do następnego. Pa, pa.